Nie ma czasu się nudzić, no. I po prostu popatrzcie, czy ja mogę zbierać piasek. Nigdzie nie byliśmy tak brudni jak tutaj w Afryce. O, teraz idzie na to cebulka. A dobra, jakoś damy radę. No oni będą jedli bez talerza, a ty na talerzu chcesz jeść? No się przestraszyłeś, ja wiem. Ja też się przestraszam, ale... O jest ugryzko. Tak dzisiaj wieje, że chyba będziemy musieli się stąd ewakuować. No nie wiem. Najgorsze, że to nie tylko sam wiatr, ale ten cały piach wali nam do środka. Ja tu co chwilę ścieram stół i popatrzcie, mogę zbierać ten piasek. Co Tobi? Twój pan wraca? Niedźwiedź pojechał na rowerku porozglądać się po okolicy, czy jest dla nas jakieś lepsze miejsce, bo tutaj to naprawdę nie możemy zostać. O! Po drodze kupił bagietkę. No, my tu chyba tutaj się schowamy za tym domem, bo po prostu no nie ma gdzie. A wiecie, jak wieje, to wszędzie kurczę wieje, nie? Tu wszędzie, patrzcie, otwarta przestrzeń, w mieście tak samo. Organoleptycznie niedźwiedź tutaj sprawdza poziom wiatru. Tak więc tu jak staniemy, o, to ta ściana trochę nas ochroni. Jak widzicie, po trawach troszkę też tu wieje, ale dużo mniej niż tak w tej otwartej przestrzeni. O, patrzcie na drzewa. No i ten kurz, to ja niestety nie mogę tego nagrać, ale tu siedzimy, wierzyć na słowo, że po prostu wszystko fruwa, lata i wpycha się oczywiście do samochodu. Nawet namiot się nie chce złożyć, bo nabrał tego powietrza jak żagiel. Ale jakoś tam niedźwiedź musi spróbować. Nie będzie go składał do końca, tylko na razie prowizorycznie przywiążę sznurkiem, tak żeby w trakcie drogi się nie rozwalił to wszystko. I jakoś tam pojedziemy, bo to tylko kawałek, nie? Ja dla bezpieczeństwa muszę zapiąć Tobiego i Belę na smycz, żeby nie wpadły pod samochód. Takie to manewry logistyczne, widzicie? Nie ma czasu się nudzić, no. Nie wiem, czy widać, ale niedźwiedź się ze mnie śmieje, że jestem cała brudna po prostu. A przez to, wiecie, noszenie w tą i z powrotem rzeczy, ten kurz, po prostu człowiek troszkę się spocił, to wszystko się osadza. Ale spróbuję pokazać po nogach po prostu. Ola Boga, powiem Wam szczerze, że właśnie brud, bycie brudnym to jeden z takich problemów takiego stylu podróżowania, ale nigdzie nie byliśmy tak brudni jak tutaj w Afryce.
No, powiem wam, że cholera, trochę problem mamy z tą kuchenką, bo jak widzicie, tak kurzy. Paliwo jest tutaj tak brudne, wszystko nam tutaj po prostu zachodzi tą sadzą, tutaj ta dysza się cały czas zapycha i po prostu wiecznie niedźwiedź czyści, wiecznie jest źle. Zobaczcie, wszystko jest takie okurzone, wszystkie garnki, mam po prostu całą sadzą, nic nie można dotknąć i jak ja mam potem, wiecie, do szuflad schować. Nie no, kurczę, cholera, trochę porażka, nie? Więc fajna jest ta kuchenka z jednej strony, bo jesteś niezależny, bo wszędzie kupisz paliwo. No ale też fajnie by było, jakby to paliwo było dobrej jakości, nie? Rany, normalnie jaka sadza się nazbiera. W życiu tak nie mieliśmy nigdzie. Dobra, niedźwiedź będzie czyścił, bo po prostu... Nie ma wyjścia, trzeba szorować, normalnie wszystko okopcone. Przez to brudne paliwo tutaj wszystkie garki mamy tak okopcone, że po prostu nie można nawet schować do szuflady. Na szczęście wzięliśmy ze sobą taką kuchenkę elektryczną, awaryjnie właśnie. No i teraz na tej kuchence będziemy chyba lecieć. No niestety musi chodzić burczymucha, no ale trudno, no. Ważne, że można coś ugotować. Dostaliśmy dzisiaj zaproszenie na rybkę, słuchajcie. Powoli już tutaj będziemy stąd się zawijać. Dzisiaj jest nasz przedostatni dzień. No i chcą się z nami pożegnać i zaprosili nas tutaj na wspólny posiłek, tak więc zaraz tam zobaczymy. Tacy fajni ci wszyscy ludzie. Trochę żal będzie stąd wyjeżdżać. Świeża rybka tutaj, usmażona, a tam cały garnek, uwaga. Cały garnek ryżu świeżego, zrobionego tutaj na ognisku. No super. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dzisiaj taki, kurczę, ponury dzień, trochę ciemno, ale atmosfera jak najbardziej pogodna. Wow, this wind, it's rainwood. It could be rain somewhere. Wow. Apparently tomorrow is gonna be sun. O, teraz idzie na to cybulka. Tata, by nią najmulę kilo. Sit, Bela, sit. Bela, sit. Sit. Stay. Stay. A musimy tu przytrzymać nasze pieski, bo przecież normalnie ten, tylko oczywiście Tobi jest grzeczny, proszę bardzo. Tobi, najgrzeczniejszy. A, dobra, jakoś damy radę. No oni będą jedli bez talerza, a ty na talerzu chcesz jeść? Co, pies? No. Nasze piesiurki musimy trzymać. Tak, oni zawsze jedzą wszyscy razem ze wspólnego, dadzą wszystko razem i po prostu każdy sobie bierze z tego wspólnego naczynia. Co? No to co? Stay. Do boju. Jeszcze coś tam jest? Nie, tyle. Ale można zaczynać. Kiser. No dobra, można jeść. The spoons are for you guys. Ah, the spoons are for us. Oh, so nice. Bella, piss off. Wiedzą, że my jesteśmy zagramanicy i musimy. Ale popatrzcie, właśnie jaka kultura. Myją sobie ręce, bo wiedzą, że trzeba ręką jeść. To sobie umieją. Bon appétit. Ja też muszę rękę sobie, ręce umyć, bo przecież właśnie trzeba wziąć tą rybę i tak dalej. Smacznego. Bon appétit. Bon appétit. A voi apre. 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 Dokładnie. We don't have to let nothing on the plate. Always you have to finish everything. Wszystko. Nothing goes to the rubbish. To znaczy, że what for? Someone is cooking and everything and after you cook. To znaczy, że smakowało, in the, nie? In the, you know, Western world. No i na koniec oczywiście dostajemy herbatkę, nie? Yes. Proszę bardzo. I my jako goście honorowi dostaliśmy piersi, bo są tylko dwie szklaneczki, więc po prostu my piersi, no, żeśmy dostali herbatki. Tam pieski wciągają po prostu resztę, prawda, Tobi?
główki i wszystkie inne rzeczy po prostu, co tam my nie zjedliśmy. O, Bella tam też sprząta. O. Bella się sprząta. Vacuumer, vacuumer. Tak. The dogs, they do vacuuming. Sprzątają po prostu, nie? Dobra, no to na zdrowie. Na zdrowie. Stój. Afri. Stój. Afri. A tu resztę musimy trzymać. Trzymaj, trzymaj, bo malutka już zjadła wystarczająco. No i ta oczywiście nasza królowa po prostu, to ona z głodnym brzuchem nie chodzi, a ty, maluszku, już ci wystarczy. Bo ona też nie ma hamulców, wiecie? Jak się wyrywa. Aż jej się odbiło, słyszałeś? No, wow. No powiem wam, że po prostu jedno z najprostszych i najlepszych dań, jakie żeśmy jedli. Naprawdę doskonała ta ryba, świetnie, tak jakby wędzona, tak jakby, wiecie, bo ona na tym ognisku po prostu jest tak zrobiona. Doskonała rybka, doskonale przyrządzony ryż i ta cebulka, wiecie, ona tam z przyprawami, z musztardą, z czymś tam była, nie wiem, dość takie na ostro, ale bardzo, bardzo smaczne, naprawdę smakowało niesamowicie i nawet nie przeszkadzało mi, że nie ma warzyw, co zawsze narzekam, jak nam nie ma warzyw, surówek czy sałatek. Jestem pełna, zadowolona, szczęśliwa. Bardzo fajne pożegnanie. Rany, co za poranek. Po prostu mówię wam, no atrakcji nam nie brakuje. Codziennie rano chodzimy tutaj na taki spacer, co daje nam ścieżką kawałek dalej. Musimy jakby tak obejść dookoła, bo to są takie różne domy na wynajem. I tam potem się idzie znowu wzdłuż wody i tam jest taki pomost i tak na początku to ja chodziłam na smyczy z Belą i z Tobim, bo to są takie różne tam bezpańskie psy, nie? No, ale się okazuje, że tutaj tak jakby nie ma tych psów akurat tutaj, gdzie ja chodzę na spacer. I tylko czasem po prostu ktoś tam, cała jestem mokra, i tylko czasem jakiś tam pies, nawet właśnie jednego psa żeśmy tak, nie, dwa, to były dwa psy tam żeśmy mieli przedwczoraj, ale właśnie były z właścicielem. Nawet się przestraszyłam, bo jak szłam, to widziałam to takie duże psy, takie jak rottweilery, coś takiego, wiecie co? Te psy są zawsze takie nieprzewidywalne, ale były z właścicielem i ten właściciel je dowołał. I jeszcze jest tak, że Toby jest taki bardzo nieśmiały. To on to tak w ogóle trzyma dystans, gdzieś tam ucieka. Natomiast Bella to wręcz przeciwnie, ona lezie. Czy ten pies chce, czy nie, to ona do każdego, więc się tak strasznie o Bellę martwiłam. Ale było ok, bo ona tak zawsze podchodzi do każdego psa, nawet jakiś pies na nią szczeka, czy tam warczy. A ona tak tym ogonkiem bym, 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 bym. I te psy tak płaczą, co to takie małe jest. I już potem tam się nawet chciały z nią bawić. No i dzisiaj rano żeśmy wstali, jak codziennie wstaję na wschód słońca, bo to są przepiękne wschody słońca. I po prostu właśnie wzięłam aparat i tak mówię, porobię zdjęcia, no to nie brałam smyczy, bo to tak się nie da, musisz mieć wolne ręce. No i jak już tam porobiłam sobie te focie, to patrzę, leci ten pies, jeden. Ale sam się, no to okej, nie? No przecież to jest okej, ten pies. I kurna, ten pies zaatakował Tobiego, no wyobrażacie sobie? No i oczywiście Tobiego, no. Ten pies, który krzywdy nikomu nie robi, nie? To akurat, kurczę, ten. I wiecie co, i taka była akcja, że po prostu, wiecie, i ja sama, i nie, to po prostu jakieś straszne było. I tam taki pomost był i w sumie udało mi się tak jakby ja tego psa, wiecie, tak krzyczałam na niego i tak go tam... To nawet się tak nie da odciągnąć, bo to po prostu te psy się tak kotłują. Ale wiecie, tak nogą odpychałam i w ogóle i tak krzyknęłam w pewnym momencie i ten pies tak się... tak... I wtedy Tobi, wiecie, uciekł pod pomost, tam jest taki pomost. I uciekł pod ten pomost, a ten pies za nim, ja za nimi w tą wodę. I ten, ale udało mi się tego psa, potem jacyś tam ludzie byli dalej na łódce i tam mężczyźni zaczęli krzyczeć i jak mężczyźni zaczęli krzyczeć, to ten pies się uspokoił. A Tobi uciekł jeszcze dalej. I ja musiałam tam takie mangrowce, co musiałam tam aż wejść w tą wodę, w te mangrowce i tego Tobiego wyciągnąć.
Straciłam wątek. Ale generalnie nic się nie stało. To znaczy trochę, potem jak właśnie wróciłam, to jakby wiecie, jak to ochłonęłam trochę i zaczęłam oglądać Tobiego, no to zauważyłam. Tak, Tobiaszek, popatrzcie, cały mokry. No, się przestraszyłeś, ja wiem, ja też się przestraszam, ale... O, jest, ugryzł go. Jest ugryziony. Pokaż. Muszę zobaczyć. Oj, poczekaj, poczekaj, ale zaraz zobaczymy, patrzcie. Jejku, nie bój się. Dobra, odkładam, bo ja muszę zobaczyć. No to nie było, jednak nie jest bardzo groźne. Zrobiłam mu taki opatrunek. Chodź tu. Tobi jest ok. No właśnie, lata za ptaszkiem, czyli dobrze. Zaraz spróbuję go nagrać, ale jestem tutaj z tą malutką. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Mała też ma się świetnie. Już żeśmy ją nakarmili. Zaraz będę przeglądać tam te wszystkie larwy i zobaczymy po prostu. Ale apetyt ma, pochodziła sobie i po prostu teraz jest jej bardzo zimno, tak więc ją tutaj trochę opatuliłam i trzymam przy sobie. I poczekam aż zaśnie i ją z powrotem dam do samochodu. No, jak widać na załączonym obrazku, szaleją tutaj z Belą. O, zawsze jak ja zaczynam nagrywać, to akurat mają przerwę. O! O, tak więc jak widać, Tobi ma się dobrze. Zrobiłam mu taki opatrunek. Mam nadzieję, że chociaż pół dnia się będzie trzymał. Pewnie nawet ten opatrunek nie był tak naprawdę potrzebny, ale wiecie, boję się właśnie tych robaków, żeby coś tam się nie zagnieździło. Bo tutaj właśnie dużo jest tego, nie? Właśnie takich muszek, właśnie co składają. Bo są takie muszki, co się żywią takim martwym ciałem, właśnie w ranach składają jajka. I tam właśnie tym mięsem się potem te larwy żywią. I są właśnie te muszki, które tutaj właśnie ten maluszek ma. No, to Tobi przetestował opatrunek, jaki mu zrobiłam, bo wytrzymał te harce. Tutaj jest ta rana. Tak więc tam po prostu gazi, wiecie, odkaziłam to i tak dalej. Ale chciałam Wam powiedzieć, że właśnie to są bardzo fajne taśmy, które właśnie super się nadają, to weterynarze używają, ale można kupić w aptece, można kupić u weterynarza, a ja kupiłam w Lidlu. Tak więc polecam, bo świetnie się sprawdzają w podróży, jak się okazuje. No widzicie, Tobi ma nastrój do zabawy, to znaczy, że jest dobrze. Ma jeszcze tam parę śladów takich już mniejszych ran. No nie bój się, pokaż się. No bo co, będziesz się ze mną bawił? No nieważne, ale widać tam, widzimy takie no zadrapania, tak krew trochę tam jest, ale nic nie jest groźnego, tak więc spoko. Fiu, ale ranek. A, śmieci. Już. Uwaga, ja tutaj się chciałam powypowiadać. No, słuchajcie, aż się łezka wokół kręci. Wszyscy nam machają tutaj na pożegnanie. Wow. Super. Fajnie było. No, ale musimy jechać dalej. Tu jeszcze pomachamy naszym paniom tutaj na tym straganie. Au revoir! Tak! Au revoir! Fajne, że nasze panie, nie było wszystkich tych pań, tylko dwie były, ta jedna, która zna nas lepiej, bo one się tam zmieniają na tych stanowiskach. O. A rana, już się wzruszyłam. No, naprawdę. Łezki mi płyną.
musiałam użyć małego podstępu, żeby zrobić im zdjęcia, słuchajcie, bo oni tak szybko rosną, ale ja nie mogę w ogóle porobić żadnych zdjęć, ani filmów, ani nic, bo po prostu on wiecznie się bawią i uciekają i w ogóle nie mają czasu. Ale teraz właśnie, ponieważ o, tutaj mi mała próbuje ukraść, poczekaj, a spróbujemy jakieś focie strzelić, nie? No może się uda. No, no prawie się udało, Bela. O tak, ale nie uda mi się zrobić im zdjęcia wszystkim trzem naraz, bo po prostu najgorzej to z maluszkiem, no, bo ona to w ogóle nie słucha. No nie? Musisz się nauczyć pozować, słuchaj, bo teraz jesteś gwiazdą internetu. Chodź tu. Tak. No dobra, teraz się będę bawić. No i koniec. Gwiazda poszła. Proszę bardzo. Bella grzecznie tu pozuje. Ona już jest wytrenowana. Tobi już też kumaczacze. Wie, o co chodzi. A ty? Afri, chodź tu. Afri, masz. No, masz to, one bardzo szybko się uczą.